z nami najszczęśliwsza dwójka w tej chwili w Polsce. Zaczął trenera Dariusz Kochanowski, Jakub Straszewski. Gratulujemy, wspaniały wynik po 9 latach, taki porządny wynik. Zacznijmy od trenera może. No cóż, no szacun dla Kuby, szacun dla wszystkich zawodników z kadry. Przygotowywaliśmy się do tej najważniejszej imprezy w Polsce. Długo, z dala od rodzin, przyjaciół. Ciężko pracowaliśmy. Byłem przekonany, każdemu mówiłem, będzie dobrze, będzie medal, będzie sukces. Uważam, że jest i to taki mega. Kuba, najpierw ująłeś boksem, wczoraj wywiadem. Akurat niestety nie zdążyłem się podawać po ten wywiad, kiedy wzruszony mówiłeś, zwracałeś się do mamy. A teraz zastanawiałem się, czy z ciebie to wszystko nie zejdzie i dzisiaj ty nie odpuścisz, tak, bo się tego bałem, że może po tym, co się wydarzyło wczoraj, już zejdzie z ciebie te napięcia, ale wyszedłeś i w sumie dałeś najlepszą walkę w turnieju. No, co tu dodać. No, wczoraj były wiadomo emocje, bo to medal, była już spokojna głowa, że udało się, mamy to. Dodało mi to też na pewno motywacji, żeby nie zatrzymywać się i za ciosem. No. Styl robi walkę. I teraz pytanie, czy to był najlepszy występ twój na tych mistrzostwach, czy po prostu rywal ci tak idealnie podpasował? Znaczy, wiem, że jestem w dobrej dyspozycji i potrafię dawać takie walki. Styl po prostu pasował mi przeciwnik. No co, no przeciwnik był bezradny po prostu. Tutaj dobraliśmy z trenerem odpowiednią taktykę, to naprawdę dużo nie trzeba było się zastanawiać i kombinować, nie wiadomo jakich akcji tworzyć, już nie będziemy zdradzać jakich, ale to są nasze takie wspólne, które bardzo długo szlifujemy. No i co tu, weszło, wchodziło jak w masełko, co tu dużo gadać. W pewnym momencie się już bał podejść, prawda? Tak w połowie drugiej rundy już tak się bał, podchodził, robił podchody i wszedł idealnie na lewą rękę. On jakby sam chciał głową wyjść na tą twoją pięść. Co tu mówić? To znaczy, czy się bał? Nie bał się, myślę, że to na pewno tak nie było w ten sposób, tylko po prostu... Może nie to, że się bał dostać cios, ale już widział, że sam ci wchodzi na te ciosy. Tak, miałem plan na niego już po pierwszej rundzie. Tutaj już wiedziałem, jak to się dalej wszystko potoczy. Pełny przebieg walk. Tutaj z trenerem cały czas w narożniku kontakt, zaufanie, razem i nic dodać, nic ująć. Mocny team, bo właśnie wczoraj, jak pytam Kubę, to on zawsze mówi, jeszcze nie wiem nawet z kim walczę, zobaczymy, muszę porozmawiać z trenerem. To trenerze, jaka była taktyka na tą walkę, bo skoro ją tak dokładnie analizowaliście i tak wszystko się pięknie spełniło? Powiem tak, do każdej walki od początku mistrzostw zawsze zapraszam do pokoju każdego zawodnika, dosłownie 5 minut rozmowy. Króciutko, co robimy i odpukać. Dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tak samo było dzisiaj. Powiedziałem proste rzeczy. Nie daj się zaskoczyć na początku każdej rundy. Jeżeli przetańczysz, dasz mu postrzelać, to jesteśmy w domu. Tak było. Czy ta euforia była tak duża, że tutaj wszyscy skakaliście na zapleczu? Bo ja słyszałem, że tutaj, ale chodzi mi o to, czy trener obejrzał sobie Kubańczyka w akcji? Nie. Jesteśmy jeszcze na gorąco, to wywiady. Ochłonęliśmy, wrócimy, mamy czas. Nam 5 minut wystarczy. On taki trochę na przełanie poszedł, bo Rosjanin też go punktował. Nie znamy, bo boksował z tym z Dadajewem z Rosji. Dadajew to dwukrotny medalista mistrz Europy, ale... Tak, boksował, to znaczy nawet nie mi, nam, mi trenerowi boksował tutaj z naszym kolegą z kadry w Mistrzostwach Europy, gdzie według mnie, czy trener pewnie się ze mną też zgodzi, nie przegrał tej walki i to jest znany nam zawodnik, był tytułowany i mieliśmy duży niedosyt po tej walce, bo naprawdę Sebastian nie przegrał tej walki nawet z tego, co ja pamiętam. Tak powinno iść. I dlatego nawet jak wiedziałem, że gdyby Rosjanin wygrał, tak, to już miałem na niego plan, no, ale teraz będziemy musieli zmienić. No. Niezły podbródek, tylko tyle zauważyłem, kręcąc to wszystko. Damy radę. Ja wierzę, bo tak krytycznie jesteście dobrze przygotowani do tego wszystkiego. Jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy w głowach poukładane wszyscy chłopacy, którzy tutaj byli z kadry i są do końca. Duma mnie rozpiera i wszystkim szacun, bo nikt, ale to naprawdę nikt nie dał tu ciała, brzydko mówiąc w cudzysłowie. Każdy pokazał charakter, te nasze przygotowania i to jest taki wzór dla tych, jeszcze raz powtórzę, tych młodszych zawodników, kadetów, młodzików, żeby widzieli, że my Polacy potrafimy też boksować i nie boimy się nikogo. Ale wczoraj tak spadł ten kamień z serca, bo wszyscy chłopcy rzeczywiście fajnie boksowali. Tam był tak jak Sebastian, przegrał nieznacznie, prawda? Też nie wracajmy, tylko chodzi mi o to, że fajnie boksowali, a jakby tego medalu nie było, to byłby duży niedosyt, prawda? No na pewno. Takie było moje założenie od początku, jak przyjąłem tę kadrę, z całym szacunkiem, bo przedtem byłem trenerem współpracującym. Chciałbym tutaj podziękować za współpracę
Krzysztofowi Miałkiemu, który wziął mnie jako współpracującego. Dużo żeśmy razem przepracowali, żeśmy stworzyli tą wspólnie atmosferę. No ja od stycznia zostałem tym trenerem pierwszym, ale że tak powiem, te same cele, te same zasady obowiązuje do dziś. Kuba, to teraz te cztery walki, to jest bardzo dużo, tak? Bo nawet jak w przeszłości Marcin Siwy czy Paweł Wierzbicki zdobywali te medale, to mieli taką teoretycznie łatwiejszą drogę. I teraz powiedz mi, bo tak teoretycznie w półfinale powinieneś się spotkać z najlepszym rywalem, ale ta walka, może poza tym Węgrą, to wygląda na zdecydowanie łatwiejszą. Ciężko mi wracać do poprzednich walk, bo tak jak mówię, no każda walka jest inna i z Kubańcem będziesz też inna. Wszystkie walki się od siebie różnią, nie ma takich samych walk. Każdy zawodnik walczy podobnym, jak nawet walczy podobnym stylem, to i tak jest inny. Ale nie nazwałbym tego swojej najłatwiejszej walki, bo wydaje mi się, że dzisiaj mi się łatwiej boksowało niż z Węgrem. Ja mówię, że tak ewentualnie Węgier jeszcze. No tak, ale myślę, że dzisiaj... Chłopak z Izraela słyszałem, bo tam nagle stanąłeś, był splot słoneczny, gdzieś tam cię zakuło. Tutaj w tym sumu z Bekiem było też tak równo, a te dwie walki wyjątkowo łatwo poszły. Tak, no tam w pierwszej z tym z zawodnikiem z Izraela, to tam mu się udało, akurat tam przy przeponie mi spięło, to tam w trzeciej odebrało tchu, ale tak jak mówiłem po tej walce w wywiadzie, jestem mega przygotowany i kondycyjnie, wydolnościowo. Tutaj z trenerem się śmiemy, robiliśmy swoją gimnastykę taką, która, mówię, tutaj może by tylko... Wszyscy pamiętają, chłopaki z kadry, myślę, że to też miało wielki wpływ, bo to tak jak mówię, jesteśmy dobrze przygotowani i cała nasza robota nie poszła w las, tylko właśnie pokazujemy ją tutaj i nie tylko ja, bo tak samo również chłopacy, bo pokazali mega kawał dobrego boksu i tak jak już powiedziałem w poprzednim wywiadzie, nie jesteśmy już tutaj chłopcami, którzy jadą i się państwa cieszą, że trafili na Polaków, tylko mówię, jak już tutaj przeciwnicy widzą, że trafili na Polaka, to już mówią, a mamy problem. Jak swoją wagą, ty tą wagę dusisz, czy spokojnie sobie jesz, czy dzisiaj będzie spokojnie jedzone i jutro? Wola bym o tym nie mówić, bo to bywało różnie, ale myślę, że tutaj wcześniej jakbyśmy na turnieju na Niemczech, to już ja z trenerem wiem, jakie błędy popełniłem z wagą, ale tutaj pełna koncentracja była, zdrowe odżywianie się. Wyjeżdżając z Władysławowa, z COS-u, miałem pół już luzu, nie do wagi, także waga była zrobiona. No i tak jak widać w ringu, znakomicie się czuję. Wszyscy zawodnicy po prostu mieli, że tak powiem, polecenie, że nie ma prawa przyjechać na zgrupowanie i że miał problem z wagą. Tak, to ja, tak jak mówię, jeszcze ja z poprzedniego zgrupowania, jak się rozstawaliśmy, trener miał do nas taką prośbę odnośnie właśnie przyjazdu do Wesołowa. Panowie, mówię, nie róbcie sobie, że tak powiem, żartów, weźcie to sobie do serca. Nie róbcie sobie jaj, było mówione. Zostawimy to już dla siebie, ale no tak jak mówię, trener powiedział, żebyśmy wzięli sobie te słowa trenera do serca i myślę, że każdy z chłopaków wziął, bo nikt nie miał problemu z wagą. No i nie oszukujmy się, no to są mistrzostwa świata, tu nie może być takich potknięć, jak niezrobienie wagi albo źle odcięcie, no to już naprawdę trzeba być nieprofesjonalnym i zawodnikiem, żeby dusić wagę, czy na mistrzostwach, jak widzę, jak zawodnicy biegają w ortalionach, bo zrzucają po 6-7 kilo, no to dla mnie to jest przesada. A my sobie spacerek, luz i to o to chodzi. No to a propos tego spacerku, skoro tak wszystko wam się taktycznie super układa, ta walka będzie oglądana dzisiaj, czy jutro już na spokojnie? Nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj. Chwila... Już, że tak powiem, troszkę już przemęczeni tym wszystkim. Musimy sobie, fajnie, że jest ten dzień wolny. Jutro sobie pójdziemy, pochodzimy, obejrzymy i przyjdzie czas na analizę, na plan. Po co mamy przeżywać jak młody rolnik wiosnę? No dobra, to te ostatnie godziny, te kilkadziesiąt godzin, czyli co, jutro jak to będzie wyglądało? No to na pewno wstanę, śniadanko. Co zjesz na śniadanko? A zależy co będzie, ale na pewno... Źle nie mamy, naprawdę tutaj cieszymy się z takich warunków, jakie zostały nam stworzone do spania. Jesteśmy tutaj my jako kadra, jesteśmy oddzielni od dziewczyn, skupiamy się centralnie. Specjalnie, żeby się te dziewczyny nie kusiły, tak? To nawet już nie chodzi o to, tylko po prostu wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy i jest na pewno łatwiej się skupić niż cała otoczka w tym całym hotelu. Słuchajcie, daliście wspólnie, bo traktujemy was jako zespół super cztery walki. Oby ta piąta była równie udana, życzymy, chociaż w sumie już osiągnęliście bardzo dużo, a ta piąta, po prostu cieszcie się tym piątkowym wieczorem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dzięki, pozdrawiamy wszystkich.